Mamy niedzielę palmową, także odstąpimy od naszego normalnego cyklu rozważań z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. I przeczytajmy dzisiaj z 19 rozdziału Ewangelii Łukasza. 19 rozdział Ewangelii Łukasza, będziemy czytać od 28 do 40 wersetu, Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Od 28 do 40 wersetu. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfagę i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: Idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeśli by was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział, gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: Dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów. Radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc, Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom swoich uczniów! I odpowiadając, rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Jak ważne są dla ciebie powitania? Dzisiaj trochę żeśmy usłyszeli o powitaniach, o możliwej reformie liturgicznej, którą możemy wprowadzić w naszym zborze. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że dla ludzi jest bardzo ważne, szczególnie jak przychodzą do nowego miejsca, jakich jak się przywita. Czy jest ktoś, kto ich w ogóle wita, a może nie ma? Czy ktoś się do nich uśmiechnie, czy krzywo spojrzy. To, tak swoją drogą, trochę też w jakiś sposób podpowiada nam, że jak widzimy kogoś z Boże, to się nie krzywmy. Dobra? Taką ogólną spróbujmy sobie jakąś lekcję z tego wyciągnąć. no właśnie. Ale jak się uda uśmiechnąć, to jeszcze tym lepiej. Chociaż nie każdy ma dar uśmiechania, to jest jakby inny temat. W każdym razie, myślę, że jest to dosyć ważne, jak nas ludzie witają. I też. Kiedy my kogoś witamy, to myślę, że jesteście doskonale, jestem przekonany, że możecie potwierdzić, że jak ktoś jest dla was bardzo ważny, no to nie możecie usiedzieć, to kombinujecie. Patrzycie przez okno, nie wiem, posprzątacie może nawet, stwierdzicie, a może nie dość jest posprzątane przed, przed drzwiami, to posprzątę, zamiotę, a może nawet na mokro, nie wiem, jeszcze takie szaleństwo wprowadzę, że tą podłogę zetrę. Dlaczego bo ktoś jest bardzo ważny, kto, kto ma przyjść I, i, i czekamy i myślimy sobie, wszystko jest przygotowane. Rozumiecie o co chodzi. To, są, to jest ważne. jak ta osoba zostanie przez nas przyjęta na samym początku i myślę sobie, że jest to czymś bardzo właściwym i trafnym i słusznym myśleć o właśnie przywitaniach w taki sposób, że przywitanie jest czymś bardzo ważnym przyjście kogoś jest czymś bardzo ważnym. Ta, jak ta osoba się, przychodząc do nas, zachowa, czy nas przywita, czy się uśmiechnie, czy nam coś da, czy nas przytuli, czy nas nie przytuli, Wiecie, to Są takie rzeczy, które są ważne. Te gesty nie są puste, bo ten moment jest bardzo istotny, bo ten moment w pewnym sensie, można powiedzieć, sprofiluje całe spotkanie. Tak? Jak coś na przywitaniu nie wyjdzie, to później trzeba naprawiać. Także to przywitanie, to ten, to, to, ten, to, to, ten moment wejścia, Przyjścia i przywitania jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Także dzisiaj mamy właśnie takie szczególne święto. Takie szczególne święto, kiedy z jednej strony to, o czym Eliasz mówił w Psalmie 24, jest ten moment wejścia króla do jego stolicy. To jest żydowski Mesjasz, to jest jego stolica, jego świątynia, jego miasto. On wkracza do siebie. On wchodzi w określony sposób, ale też w określony sposób jest przywitany. I myślę sobie, że kiedy patrzymy na to przywitanie, kiedy patrzymy właśnie na, tą, na ten moment, w który rozpoczyna ostatni tydzień życia Jezusa Chrystusa, to jest to bardzo ważne, żebyśmy rozpoznali pewne elementy. Rozpoznali za, zarówno to, w jaki sposób Jezus przychodzi, ale również rozpoznali to, w jaki sposób został przyjęty. Bo to w jakiś sposób mówi o... O całym tym tygodniu i profiluje w jakiś sposób też to, w jaki sposób powinniśmy o tym tygodniu myśleć. Co tam się wydarzyło, po co on przyszedł, jak został rozpoznany. I oczywiście wiemy, że będzie kontrast pod, samym końcu, pod sam koniec tego tygodnia, ale ten kontrast właśnie jest dlatego, że w taki, a nie inny sposób został przywitany. A są wszystko bardzo ważne treści. Jeśli miałbym podsumować jakoś przesłanie tego tekstu dla nas, i przesłanie palmowej niedzieli. To chciałbym nas zachęcić, żebyśmy się nie chwiali w tej radości, w tej otwartości, w tej wdzięczności za to, że On prawdziwie przychodzi do nas. Bo tak jak przyszedł do Jerozolimy w tym dniu, tak cały czas przychodzi do naszego życia. Cały czas jest otwarty. To, co też dzisiaj było w Psalmie 24. Możemy wkroczyć na tą górę Pana. Możemy wkroczyć na górę Pana, bo są drzwi otwarte. On, on jest dostępny, On jest tym, który przychodzi do naszego życia. Uczmy się z tej niedzieli palmowej, radości, wiary i dodałbym braku chwiejności, bo wiemy, jak ten tydzień się skończy. Wiemy, jak ten tydzień się skończy, więc oby nam nigdy, obyśmy nie kończyli tak, jak właśnie Jerozolima pod koniec Wielkiego Tygodnia. Wydarzenia tego wielkiego tygodnia w ogóle we wszystkich Ewangeliach są bardzo ważne. Nie wiem, czy zauważyliście, jakbyśmy zobaczyli procentowo w Ewangeliach, ile ten tydzień zajmuje z całego, czy opis tego tygodnia z całego życia Jezusa, to powiem Wam, że w dwóch Ewangeliach, u Marka i u Jana, około 40%. To można różnie liczyć, bo to można liczyć słowami, można liczyć wersetami, więc to różnie tam powiedzmy w zależności od tego, jak to liczymy. Ale 40% z całej, z całej Ewangelii, która mówi o Jezusie Chrystusie, dotyczy tylko jednego tygodnia. Popatrzcie, jak ważny to jest tydzień. Jak ważny to jest tydzień. Ile się wydarzyło w czasie tego jednego tygodnia? Łukasz i Marek, około 30%. Znowu bardzo dużo. Jakbyśmy wzięli całe życie Jezusa, to popatrzcie, że ten tydzień. Jest, jest szczególny, jest bardzo istotny, dlatego też bardzo często kościoły no, zwracają na ten tydzień szczególną uwagę, żebyśmy gdzieś nie przeoczyli tych rzeczy, które się działy w trakcie tej najważniejszej części, tego największe, najważniejszego etapu służby naszego Pana. E, Więc jakbyśmy spojrzeli tak trochę nawet z perspektywy Pana Jezusa, nie tylko Ewangelii, to widzimy, że dla Niego to było najważniejsze, to, co się miało wydarzyć właśnie... W Jerozolimie. Oczywiście wiedział, że zostanie ukrzyżowany, wiedział, że zmartwychwstanie, ale tak naprawdę ta konfrontacja z Faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, to wszystko się rozpoczynało właśnie od Niedzieli Palmowej, od wejścia do Jerozolimy. Jest taki werset w Ewangelii Łukasza, 51 werset, i stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba, i tutaj mamy w Biblii Warszawskiej, i postanowił pójść do Jerozolimy. Ale literalnie w, Gre w grece jest powiedziane, i zwrócił swoje oblicze do Jerozolimy. Czyli jest taki moment, że jakby Jezus wie, że on gdzie musi pójść? Do Jerozolimy. Gdzie się wszystko rozstrzygnie? W Jerozolimie. I w pewnym sensie cała jego służba, przynajmniej od tego dziewiątego rozdziału, to jest taka służba, gdzie on wie, gdzie ja zakończę to wszystko, to chodzenie. Teraz jeszcze chodzę, jeszcze mnie nie ma w Jerozolimie. Ale gdzie ja idę? Do Jerozolimy. Wszystko się musi rozstrzygnąć w Jerozolimie. I tam się faktycznie wszystko rozstrzygnęło. Także jakby to jest taki, nie wiem czy wiecie, czasami się wam zdarza, że gdzieś idziecie, załatwiacie pewne sprawy, ale wiecie, że macie przed sobą na jakąś bardzo trudną rozmowę. I tak naprawdę idziecie na tą rozmowę przez cały dzień. Albo może cały tydzień. I wszystko, co robicie, robicie swoje. To, to trzeba zrobić robicie, ale wiecie, że to was czekaj. Tu jest coś bardzo podobnego. Wszystko się miało właśnie rozstrzygnąć w czasie tego jednego tygodnia. Yy, dlatego to przywitanie króla w jego stolicy jest tak bardzo ważne. Przywitanie króla w jego stolicy. Yy. I co ciekawe, kiedy spojrzymy na inne wersety w Biblii, na przykład, kiedy Pan Jezus powróci, to też będzie bardzo ciekawa rzecz. Nie Wiem, czy kiedyś żeście zwrócili uwagę na to, że kiedy Pan Jezus powróci, to też będzie moment bardzo rozstrzygający. I chciałbym tylko dwa wersety wskazać na, dotyczące tego przywitania, kiedy On powróci, które też w jakiś sposób pokazuje nam, że to jest ważne, że to jest bardzo ważne, że w pewnym sensie. No już dzisiaj możemy myśleć nad tym, jak to się wszystko będzie. Jak to wszystko będzie wyglądać. Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział, 17 werset. Nie będę jakiś może. Bardzo głębokie dzisiaj rozważania wchodził, ale chciałbym Wam pokazać dwie rzeczy. Pierwszy Tesaloniczan, czwarty rozdział, siedemnasty werset. W kontekście apostoł Paweł mówi do chrześcijan, pierwszego pokolenia chrześcijan, którzy się martwią, że niektórzy chrześcijanie umierają. I sobie myślą, no dobra, to jak ci chrześcijanie nie doczekali powrotu Jezusa, to co z nimi? Oni w tamtych czasach myśleli, że to będzie chwila-moment. No ile można przygotowywać y, pomieszczenia w niebie, tak? Tak jak mówił Ewangeliana, No pewnie nie za długo, a trochę, trochę potrwało, tak jak widzimy. Może dlatego, że nas jest coraz więcej. Muszą dobudowywać coraz więcej pomieszczeń w niebie. Nie wiem. Y, no tak oczywiście nie do końca poważnie. Y, w każdym razie mieli taki, w, taką wątpliwość, co... Co się z nimi dzieje? I apostoł Paweł mówi, nie bójcie się. Nie wyprzedzimy ich. To jest powiedziane w 15 wersecie. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, czyli którzy zmarli. Gdyż sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej, zstąpi z nieba. I popatrzcie, że to nie jest tak, że kiedy Pan Jezus stąpi z nieba, kiedy powróci... No to, my aku, to, to, to jakby to nik, 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 nikogo to nie będzie obchodzić. Bardzo nas to będzie obchodzić, bo to się wtedy wydarzy. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, czyli chrześcijanie zmartwychwstaną na spotkanie swojego Pana. Bardzo ciekawa rzecz. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie. Literalnie tu jest w Grece powiedziane przywitanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Czyli kogo, kto przywita Chrystusa, kiedy będzie powracał? Jego lud. I to nie tylko jego lud żyjący, ale zmartwychwstaną też ci wszyscy chrześcijanie z tych wszystkich pokoleń. Myślę, to będzie ciekawa rzecz. Z tych wszystkich pokoleń, które nie doczekały. I wszyscy jakoś wyjdziemy mu na spokanie, na obłoku. Zastanawiam się, czasem, jak to będzie tak latać. Trochę sobie polatamy. No nie wiem, jak, jak, jak to do końca. I to tak wiecie, bez samolotów. Ale generalnie, uwaga, o co chodzi w tym wszystkim, żeby wyjść Jemu na spotkanie. Żeby to nie było tak, że nikt nie zauważy, że Chrystus wrócił. Są drogą to jest ciekawe, bo dzisiaj cały czas są tacy fałszywi prorocy, którzy mówią o tym, że to, oto ja wrócę. Ja jestem Jezusem. Nawet w Afryce jak byłem, to był taki tam chyba niedaleko, taki jeden człowiek stwierdzał, że on jest Jezusem, który powrócił. Miał kilka żon, miał się bardzo dobrze generalnie, bo kilka osób gdzieś tam że jest Panem Jezusem, ale popatrzcie, tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, wyjdziemy wszyscy na Jego spotkanie. To nie będzie tak i nie tylko żyjący, ale również ci, którzy umarli, chrześcijanie. Wszyscy Go przywitamy. Dlaczego? Bo nasz Pan wraca. Bo nasz Pan wraca. Przywitania są bardzo, bardzo ważne. Szczególnie po tak wielkim powrocie. Po kilku tysiącach lat. Ile ich będzie, to nie wiemy, ale już przynajmniej dwa. Także, także ciekawy moment. A druga, drugi moment jest w liście do Filipian, drugi rozdział 9:11, czy drugi opis tego momentu, przywitania Pana Jezusa, który powraca. Yy, list do Filipian, drugi rozdział i wersety od 9 do 11. Filipian, drugi rozdział. Wersety od 9 do 11. Dlatego też, ze względu na to, że Pan Jezus wyparł się samego siebie i był posłuszny Ojcu aż do końca, Bóg, domyślę Ojciec, wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. I teraz co to oznacza w praktyce? Aby na imię Jezus zginało się, uwaga, tylko chrześcijańskie kolano? Wszelkie. Wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kiedy Jezus powróci, na spotkanie wyjdzie Mu Kościół, ale wszyscy rozpoznają Jego władzę, wszyscy będą musieli uklęknąć, wszyscy będą musieli wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To będzie przywitanie. Czy przywitania są ważne? Bardzo ważne. To pierwsze, kiedy Pan Jezus wkracza, przed ukrzyżowaniem jest tak naprawdę, wiecie, co jest takim minimum. Jak spoglądamy na to, o którym czytamy tutaj w tych dwóch miejscach u apostoła Pawła, to będzie wielkie, można powiedzieć, wszechświatowe wydarzenie, kiedy Pan Jezus powróci. Ale tutaj też, wraca, ale tutaj też przychodzi w chwale. Mimo, że to jest to przyjście takie trochę ukryte, nierozpoznane, to jednak jest bardzo, bardzo ważne. No właśnie, popatrzmy chwilę na tymi wszystkimi grupami, które się tu pojawiają, kiedy Pan Jezus przychodzi do Jerozolimy, kiedy wraca do swojej stolicy. No mamy uczniów, I uczniowie teoretycznie są tymi, którzy no cieszą się, no, cieszą się, ale jakbyśmy spojrzeli nawet w tej Ewangelii Łukasza w tym 19. rozdziale na werset 11. I co w ich sercach się pojawiało? Popatrzcie, 19. rozdział jedenasty werset. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić królestwo. Co jest w ich myśleniu? Pan Jezus na pewno zniszczy wszystkich wrogów. Idziemy do Jerozolimy. Jak zniszczy wszystkich wrogów, to zasiądzie na tronie. Jak zasiądzie na tronie, kto będzie koło niego? Pamiętacie te rozmowy? Kto po prawicy, a kto po lewicy, pana Jezusa zasiądzie? Jak dwóch tam uczniów przyszło i kombinowało, że może, może my, dobra? A przychodziła mama jeszcze jedna, pamiętacie, mamy? No ja, moje synkowie może nie do końca, że tak powiem, ogarną, to ja to zrobię. Ja to zrobię najlepiej. I ona nawet tam próbowała jakoś troszkę zaapelować do pana Jezusa. No przecież jest, ma tyle zasług różnych u pana Jezusa, to może jakoś załatwi, żeby ci jej synkowie byli po prawicy i po lewicy. Popatrzcie, co było w sercach uczniów. Na pewno były dobre rzeczy, no, ale były też takie bardzo zwykłe ludzkie pragnienia. Tak? Tego, żeby po prostu, żeby się jakoś ustawić. Ja, Panie Jezu, jestem po Twojej stronie. Naprawdę chcę być najbliżej Ciebie. Właśnie. Faryzeusze. Co się, coś, co się pojawia u faryzeuszy? Pojawia się wrogość. Jawna wrogość, niechęć w Ewangelii Jana, nawet lęk. Kiedy tam czytamy w Ewangelii Jana o tym, że, że oni patrzą na, na, na te tłumy, które wiwatują na część pana Jezusa, to mówią: Widzicie, że nic nie wskuracie, Oto cały świat poszedł za nim. No nie. No nie. No straszne. Jak my to odkręcimy? Jak my to odkręcimy? Straszne rzeczy się dzieją. Nie powinien być tak witany. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Strasznie wręcz. Tłum. Tłum, jakbyśmy popatrzyli w Ewangelii Jana, dlaczego tłum go wita tak radośnie? Bo było wskrzeszenie Łazarza wcześniej. I ci ludzie to jest blisko, z tej wsi pod Jerozolimą, to tak jakby w radości jakiś cud się wydarzył i teraz trzeba iść, nie wiem, do centrum. Poszlibyśmy? No poszlibyśmy, bo się wydarzył cud. I tak samo oni, no idą, idą, towarzyszą. I rzeczywiście to są tak poruszeni, to jest tak świeże, to tak wszystko jest bliskie, że, że oni są podekscytowani, że on wchodzi do Jerozolimy. I wchodzi do Jerozolimy w tym podekscytowaniu, w tej radości, w tym takim prawdziwym chwycie. Ten zachwyt jest prawdziwy, chociaż tak jak za chwilę zobaczymy, krótkotrwały, bo ostatecznie przy krzyżu nie będzie nikogo. Ale jest prawdziwy, ale jest prawdziwy, jest autentyczny. Nie jest, nie jest udawany. Rzymian mamy w tle. Rzymianie się boją, żeby żadnych wy dziwnych wydarzeń nie było. To jest ich troska, żeby, ten, żeby był spokój. Tej dziwnej prowincji imperium. I później będziemy widzieć, że Piłat będzie próbował tak jakoś się w to wszystko wpleść. Najspokojniej, najneutralniej, jak się da, chociaż się neutralnym być nie dało. No i sam Pan Jezus. Z jednej strony myślę, że jest akceptacja, jest radość. Kiedy widzę Pana Jezusa, myślę, że On się cieszył. To nie jest tak, że On wiecie, jakieś zahamowanie miał. Nie, to jest właśnie, właśnie to, jak powinien wejść, tak powinien zostać być przywitany. Tak, tak to miało wyglądać od samego początku. Tak to było zapowiedziane w Starym Testamencie. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na 41 wersetet, werset, a gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, o co zrobił, zapłakał nad nim. Bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony cieszył się tym momentem, bo to był dobry moment, to był piękny moment, to był dobry moment. Właściwy, tak to ma działać. A z drugiej strony wiedział, że go ukrzyżują. Wiedział, jak to wszystko się. Potoczy przez ten tydzień. Wiedział, ile będzie miał różnych trudnych rozmów z faryzeuszami. I czytamy Ewangelię Jana i, i, i widzimy, ile było napięć, ile było złości, ile było gniewu, ile było niechęci. Ale więcej. Pan Jezus również wiedział, jak to się dla Jerozolimy zakończy w roku 70, że zostanie zniszczona, nie zostanie kamień na kamieniu po świątyni, poza tam małą częścią. Tak naprawdę, yy, tak jak później mówi, Jerozolima nie rozpoznała Bożego planu. Nie rozpoznała Bożego planu, nie zareagowała tak, jak miała zareagować. Yy, w tym fragmencie mamy takie trzy części, trzy elementy i trzy części. Znaczy, I tu pierwsza, dosyć ważna, zwróćcie uwagę, dziwna, to osioł. Będziemy rozmawiać o ośle za chwilę. Osioł jest ważną, ważnym elementem tego, co się dzieje. Po drugie, mamy sam wjazd Pana Jezusa, i mamy po trzecie reakcję. Chciałbym, żebyśmy w tych trzech rzeczach powiedzieli: osioł, wjazd i reakcja. A więc najpierw mamy osioł. Słuchajcie, o tym ośle jest naprawdę dużo. Co ciekawe, Jan zrezygnował z osła. Jakbyśmy przeczytali, ile Jan powiedział o ośle, to jeden, jeden werset powiedział, że znalazłszy ośle, wjechał nad nim. Koniec kropka. Tyle mówi Jan o ośle. No ale e ewangeliści synoptyczni nam o tym i ośle opowiadają, jakby to była jakaś kluczowa postać. Popatrzcie, od tej, od, od tej 29 wersetu że przyszedł, powiedział, idźcie do wioski, znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział, odwiązawszy je, przyprowadźcie. Okej, okay. ale jeszcze 31 werset, a gdyby ktoś Was pytał, dlaczego odwiązujecie, to tak powiedzcie, a potem jest relacja, że oni dokładnie tak zrobili. To można by zapytać, czemu ten osioł jest tak bardzo ważny? Tak uczciwie Wam powiem, że nie wiem. Mogę wam podpowiedzieć to, co wyczytałem w różnych miejscach i trochę mnie to przekonuje, ale tak na 100%, nie miał wam odpowiedzieć, czemu osioł jest tak bardzo ważny, do końca nie wiem. Ale jest. Jest, bo jest mnóstwo fragmentów. Jest cały czas o tym ośle tutaj w tym, fra w tym fragmencie. Yy. I taka pierwsze, pierwszy sposób wyjaśnienia, dlaczego ten osioł jest tak ważny, to jest prostwo z księgi Zachariasza, dziewiąty rozdział i dziewiąty werset. Zachariasza dziewiąty rozdział i dziewiąty werset, gdzie jest powiedziane tak. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto Twój król przychodzi do Ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. To jest ciekawe, że tak bardzo to tutaj Zachariasz podkreśla o jakiego osła chodzi no więc może dlatego żeby jakoś paralelnie podkreślić że chodzi o tego samego osła albo że to proroctwo faktycznie się spełniło to ewangeliści synoptycznie podkreślają właśnie o, taki osioł był żebyście czasem nie myśleli że jakiś zwykły osioł był nie 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 dokładnie tak jak w księdze Zachariasza było wyprorokowane na takim pan Jezus wjechał więc myślę sobie że wiecie my dla nas osioł to osioł Natomiast dla, dla nich osioł to był środek transportu dosyć powszechny. I tutaj to podkreślenie, że to nie był taki zwykły osioł, ale właśnie taki no, miał pewne znaczenie, żeby ludzie wiedzieli, że po prostu nie na po prostu ośle wjechał, ale na tym ośle wyprorokowanym w księdze Zachariasza. Teraz, co jest ważnego w tej księdze Zachariasza? Ja myślę, że jest pewien kontrast w księdze Zachariasza. To znaczy, wiecie, osioł to nie jest generalnie Rumak Królewski. Zgodzicie się? Jak Wam się kojarzy rumak królewski, czy Wam się kojarzy osioł jako rumak królewski? No nie za bardzo, a jeszcze do tego nie jakiś. A do tego jeszcze słuchajcie, źrebie oślicy. No takie źrebie oślicy to jest jeszcze mniejszy osioł. Można by powiedzieć, czemu król potężny, chwalebny król miałby wjechać na źrebięciu oślicy? I wydaje mi się, że chodzi o pewien kontrast, że ten król nie jest takim królem, wiecie, w zbroi. Bo taki król w zbroi, jakby w pełnym, no nie wiem, pe, pełnym przygotowaniu wszystkich, wszystkich broni, to nawet to, 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 to ośle by tam padło pod nim. Szczególnie źrebie oślicy. Ale jednak, ale właśnie to było, jakby w pewnym sensie, myślę, że celowo tak to proroctwo było opisane, żeby nikt nie miał wątpliwości, kiedy to proroctwo się spełni. Bo zdarzało się setki razy, że król wjeżdżał na rumaku. Ale nie zdarzało się, żeby król wjeżdżał na oślu, a konkretnie źrebięciu oślicy. Ale zwróćcie uwagę, że ten król, który wjeżdża i którym prorokuje Zachariasz, jest prawdziwym, pełnym mocy królem. Jest królem łagodnym, wyjątkowym, szczególnym, ale pełnym mocy. Bo dziesiąty werset mówi: zniszczy wozy efrajem, wojenne z Efraima, rumaki z Jeruzalemu, łuki wojenne będą połamane i okłosi pokój narodom. Popatrzcie, że on jest pełen chwały, on jest pełen mocy. Jest dziwny, bo wjeżdża na ośle, ale nie myślmy sobie, że jest bezsilny. Wjeżdża na dziwnym rumaku, ale nie jest bezsilny. Potrafi ogłosić pokój narodom. Jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce Ziemi. Innymi słowy, jego władza będzie ponad wszystkimi narodami. Dziwny moment. Strasznie dziwny moment. Myślę sobie, że kiedyś czytali Żydzi ten werset, co. jakoś to tak się średnio klei. Taki król na takim, na, na takim rumaku. Dziwny. No ale właśnie dlatego myślę, tak mocno jest to podkreślone wśród synoptycznych autorów. Osią Mesjasza jest większy niż wrogi rydwan. Bo to jest osią Mesjasza. A wrogi rydwan jest tylko. Wrogim rydwanem ludzkim. Myślę sobie, że to jest pewna, pewna taka boża, boży paradoks. Bóg działa zaskakująco, yy, jadąc właśnie na zwykłym, młodym ośle, zwycięża. I to, jest, I to jest coś bardzo ciekawego. Bóg to potrafi, człowiek tego nie potrafi, ale Bóg potrafi zwyciężyć zaskakujący, niespodziewany dla człowieka sposób. I myślę sobie, że tutaj też o to chodzi że boża siła niekoniecznie jest w tym, w czym jest siła ludzka. Siła ludzka jest w orężu. A siła boża jest właśnie w tym, że Bóg potrafi dotrzeć do ludzi w sposób niespotykany. Tak jak sobie trochę czasami patrzę na historię misji, jedna z dziwniejszych rzeczy, która się dzieje obecnie przez jakieś 20-30 lat, no przynajmniej 20, do świata muzułmańskiego dociera Bóg w sposób, którego muzułmanie nie są w stanie Skontrolować. Że oczywiście oni próbują zabijać chrześcijan, próbują y, trzymać, żeby, żeby Biblii nie docierały, i tak dalej, ale czemu się ludzie na nawracają bardzo często w świecie muzułmańskim? Bo Bóg do nich przychodzi w śnie. Można powiedzieć taki, jakby no, człowiek pewne rzeczy może kontrolować, może być pełen mocy, silny, może zabijać, może niszczyć. A Duch Święty przychodzi przez sen. I co z tym zrobisz? I jak to zatrzymasz? Jak to skontrolujesz? To jest niemożliwe. I myślę sobie, że, no, że jest jest w tym jakiś, jakaś właśnie takich, takich paradoksach, widzę tą Bożo, Bożą siłę. Boża siła polega na tym, że no, jest inna niż ludzka. Po prostu jest inna niż ludzka. Lu, ludzkie władze, ludzkie potęgi mają swoje instrumenty władzy, a Bóg ma swoje. Gdzieś ta, to, to wkroczenie na tym oślęciu, myślę, że w jakiś sposób o tym świadczy. Yy... I widzimy też autorytet Jezusa myślę w tym oślęciu w wersecie 34. Yy, on mówi po prostu, macie powiedzieć, że Pan Go potrzebuje, i oni zareagują. I znowu, jak rozmawiam z pastorami, jakbyście posłuchali różnych kazań odnośnie yy, niedzieli palmowej, to jedni by powiedzieli, że On się dogadał z tym właścicielem wcześniej, inni by powiedzieli, nie dogadał się. I nie wiemy tak naprawdę, czy się dogadał, czy się nie dogadał. Mi się wydaje, że się nie dogadał. Osobiście, bo myślę, że w tym widać właśnie moc pana Jezusa, że on jakby aranżuje pewne dziwne szczegóły życia w taki sposób, że one jakby wszystkie w jakiś sposób ostatecznie składają się na jego władzę albo potwierdzają jego władzę. W Ewangelii Łukasza, 22, rozdział 8-12 jest trochę podobna sytuacja, kiedy mają znaleźć miejsce na wieczerzę pańską. 22 rozdział 8:12. Nastał dzień prześników, kiedy należało ofiarować baranka. Wysłał Piotr, Piotra i Jana, rzekł im, idźcie i przygotujcie nam wieczerzę peschalną do spożycia. Oni zaś rzekli do niego, gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali. On zaś rzekł do nich, gdy wchodzić będziecie do miasta, to spotka się z wami człowiek niesący dzban wody. Skąd pan Jezus wie o jakimś człowieku, który będzie niósł wtedy, kiedy oni wejdą, dzban wody. No to to nie jest taka zwykła ludzka, można powiedzieć, wiecie, ludzkie zaaranżowanie sytuacji, że będzie taki człowiek, akurat będzie niósł dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, powiedzcie gospodarzowi tego domu, nauczyciel, każe ci powiedzieć, gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć baranka wielkanocnego, a on wam pokaże przestronną jadalnię, przystrojoną, tam przygotujcie. No i tak się faktycznie wydarzyło. Znowu można powiedzieć taka władza nieoczywista. Znaczy nieoczywista w tym sensie, że, że tu nie ma wiecie, jakiejś, jakiej, jakiej, jakiejś takiej siły, żeby zmusić kogoś do czegoś. A jednak tak się właśnie dzieje. A jednak tak się właśnie dzieje. Boże autorytet. Autorytet nad sercem, a nie autorytet nad siłą. Autorytet nad tym, że ktoś to rozpoznaje i idzie za tym. Mimo że w zasadzie jakby zewnętrznie, no nie ma żadnej. Żadnej siły, która by go tego przymuszała. A jednak tak właśnie się dzieje. A jednak tak właśnie się dzieje. Ym. Tyle o ośle i o autorytecie. Myślę, że dosyć ważny fragment, kiedy patrzymy na tą relację z Niedzieli Palmowej. Druga część to jest sam wjazd. I kiedy patrzymy na ten wjazd, to nikt nie ma wątpliwości, że to jest przywitanie króla. To jest przywitanie króla. Ludzie wiwatują, są pełni ekscytacji, są pełni radości, coś się tutaj wyjątkowego dzieje. Są tak bardzo pełni radości, że potrafią swoje ubranie położyć pod stopy Jezusa. A jak nie mają ubrania, bo może mają tylko jedno, nic więcej nie mają, bo to było ciepło, więc może dlatego, no to w tym momencie chociażby kładli te witki czy te yy, gałązki palmowe, nie tylko palmowe, chociaż. Nazwa Niedziela Palmowa zakłada, że to były gałązki palmowe, chociaż do końca nie wiemy, jakie to były gałązki, ale mogły być na pewno również i palmowe. Yy. Czym to było? To było znakiem szacunku, znakiem uniżenia, znakiem rozpoznania jego władzy, znakiem lojalności. Jeśli komuś chcemy położyć że pod stopy swoje ubranie, no to, to pokazuje to wszystko. Pokazuje, że my naprawdę chcemy, chcemy go uczcić. Jesteśmy pełni szacunku. Jesteśmy, jesteśmy kimś, kto, kto, kto potrafi poświęcić się w jakimś sensie, uniżyć. I właśnie to się dzieje. On jest godzien w ten sposób być przywitany. Dodałbym, przez nas również. Przez nas również. Kiedy patrzymy na ten fragment, myślę, że taki powinniśmy wniosek wysnuć, że to nie jest tylko oni wtedy, ale to jest również i to, jak my powinniśmy Jego witać, rozpoznawać w naszym życiu. 37-38 rozdział chwalą Go. Chwalą Go znowu nie wiem, na ile świadomie, na ile to jest Duch Święty, który im podpowiada właściwe słowa, ale chwalą Go jako króla, błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim. Jako król w imieniu pańskim. To jest ten Mesjasz, ten Mesjasz, na którego czekamy. Ten Mesjasz, który, który miał wkroczyć i właśnie wkracza, i właśnie to się dzieje. Właśnie teraz uczestniczymy w tym dziwnym, zaskakującym momencie, które było dawniej, dawno dawna zapowiedziane, że ten jeden wyjątkowy król wkroczy i zmieni historię. I to się dzieje. Nie do końca rozumieją, co się dzieje, ale tyle rozumieją, że to się obecnie dzieje. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. Nie tylko coś się dzieje w ziemi, na ziemi, ale dzieje się też coś w perspektywie duchowej. To jest takie tak wydarzenie, które. Sięga dalej niż nasza rzeczywistość, którą pojmujemy swoimi zmysłami. I wiemy, że tak faktycznie się wydarzyło. Dlatego, że ostatecznie Chrystus pojednał ze sobą no, wszystko, wszystkie sfery. I ostatecznie nasze przebaczenie oznacza, że świątynia w niebie, czy w tej, przed Bożym obliczem faktycznie jesteśmy pojednani. A więc to jest radość z Jego przyjazdu. Oto król, król od Boga, król, który realizuje Boży... Plan. Yy. I tak naprawdę chyba jedyna rzecz, którą powinniśmy z tego wysnuć to taką, to umieć się wczuć, umieć się czuć tą ich radość, umieć się wczuć w ten ich pokój, w tą to, w to, w to ich tak, taką ekscytację, bo to jest właściwa postawa, tak, jeśli mielibyśmy coś wysnuć, czy coś chciałbym, żebyście zapamiętali, to właśnie to, żebyśmy mieli taką postawę. Chrystus przychodzi, Chrystus cały czas zmienia nasze życie. Miejmy taką postawę pełną radości, pełną wdzięczności, pełną uwielbienia, ale również pełną ofiarności. Pełną ofiarności, bo to przywitanie Pana Jezusa oznaczało również z ich strony ofiarność. Yy. Wiara cicha zanika. Ostatnio przechodziłem przez Księgę Estery, mieliśmy szkolenie z Księgi Estery w ramach kaznodziejstwa ekspozycyjnego i nie będę Wam całej Księgi Estery opowiadał, chociaż jest bardzo ciekawa i może Pan Bóg da, żebyś, że kiedyś jakieś kazanie zrobię, czy kilka kazań, ale ciekawe jest to, że cała Księga Estery jest o tym, że Bóg uratował w bardzo czarnym, bardzo mrocznym miejscu historii Izraela, kiedy wróg Izraela, Hanan, chciał go zniszczyć, zabić, wyplenić, tak całkowicie wyczyścić historię. Już nie będę wchodzić dlaczego, albo zrodu z rodu Agaga, Agag był Amalekitą. Wrogość między Żydami a Amalekitami była od samego początku. I również duchowa. I Bóg daje im zwycięstwo. I teraz co mówi Estera i Mordechaj? Oni gdzieś tam są w centrum. Mówią, macie to świętować. Macie to świętować. Myślę sobie, że to jest taka wielka mądrość, żeby świętować Boże rzeczy, świętować Boże ocalenie. Dlatego uważam, że dobrze jest, że mamy dzisiaj niedzielę palmową, dlatego uważam, że dobrze jest pójść w piątek na nabożeństwo wielkopiątkowe i dlatego uważam, że na Wielkanoc też warto tu przyjść. Dlaczego? Dlatego, że Bożą rzeczą jest świętować Boże rzeczy. I oczywiście ktoś może powiedzieć: no tak, ale samo świętowanie przecież nie zmienia życia. No, nie zmienia w stu procentach, na pewno nie zmienia w stu procentach, bo trzeba wypełniać Bożą treścią te przestrzenie pomiędzy tymi świętami. Tak jak doskonale wiemy, niedziela jest dobra, ale tydzień też jest dobry. Ale z drugiej strony te takie Boże punkty oznaczające naszą pamięć, przypominające nam Boże ratunki, są czymś bardzo, bardzo ważnym, żebyśmy byli pobudzeni, żebyśmy się nie pogubili. Jak łatwo jest zapomnieć o, o ważnych rzeczach? Zdarza się nam zapominać o ważnych rzeczach? Zdarza nam się. I myślę sobie, że czymś bardzo, bardzo cennym i dobrym i właściwym jest właśnie rozpoznawać. Rozpoznawać takie momenty, które, po, o których powinniśmy pamiętać. Zarówno w tej historii zbawienia, jak i w historii naszej rodziny, jak i w historii naszych małżeństw. Jak i w historii narodowej, i tak dalej, i tak dalej. To są ważne rzeczy, żebyśmy pamiętali, kim jesteśmy, żebyśmy nie zapominali. Jest takie stwierdzenie, pamiętam jeszcze z podstawówki, narody tracąc pamięć, tra tra tracą życie. To gdzieś jakiś cytat był. Nie wiem, czy w Waszych podstawówkach też były jakieś cytaty mądre na, na jakichś tam yy, takich yy, no, miejscach właśnie, ale to sobie zapamiętałem. Rzeczywiście, tracąc pamięć, tracimy życie. Bo wyobraźcie sobie, że na chwilę. Wyobraźcie sobie, że zapominacie, kim jesteście. Kim jesteście wtedy? Kim jesteście? Jak zapominacie, kim jesteście? Nikim nie jesteśmy. Jak bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, kim jestem, gdzie jest moja tożsamość. Także witajmy Jezusa. Miejmy wysiłek, miejmy, wiecie, też a propos tego. Co dzisiaj było, że właśnie pan Jezus przyszedł w ciele, w ciele wkroczył do, do Jerozolimy i też w ciele witajmy pana Jezusa. Ostatnio widziałem na Facebooku takie zdanie, że ktoś tam, że, że nie musisz mieć okna, ogarnij siebie tak, na, na te święta. No i w jakimś sensie jest to prawda, że jesteśmy duchowo, le, lepiej, żebyśmy ducho, duchowo byli przygotowani niż tylko okiennie, Ale, ale. Uważam, że w jakimś sensie też chodzi o to, żeby właśnie celebrować, umieć świętować, sprawić, żeby ten dzień był wyjątkowy. W jakiś sposób. Jeśli zupełnie zredukujemy tą warstwę zewnętrzną do niczego, to jak będziemy świętować? Myślę, że, 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 że nie da rady. Nie, da, nie, nie, nie jest to możliwe. Także witajmy Jezusa jako króla. I na koniec reakcja. Od 39 do 40 wersetu. Yy, yy. Ta reakcja, tak jak wtedy, tak i dzisiaj może być bardzo różna. To znaczy to przeżywanie na, przez nas wiary chrześcijańskiej, tak jak wtedy dla Pana Jezusa bycie kim, tym, kim On jest, tak dla nas dzisiaj bycie chrześcijanami może być bardzo różne. Może kogoś denerwować, może gdzieś wyra... jakieś takie skwaszoną minę wy... wywoływać. No różnie to może być. Też nie o to chodzi, żeby teraz wiecie, kogoś bombardować na siłę tak? Z tym, że jesteśmy chrześcijanami. Ale myślę, że jakby, no nigdy tak nie było, że wszyscy byli z Pana Jezusa zadowoleni. Nigdy tak nie było. Zawsze byli tacy, którzy byli niezadowoleni. I to Pana Jezusa nie powstrzymywało od tego, żeby, wiecie, tak całkowicie się ukryć. Ja tak cichutko, ja tak cichutko wejdę do tej Jerozolimy, żeby, żeby faryzeusze nie denerwować, żeby uczeni w piśmie nie mieli żadnego powodu, żeby mnie, wiecie, żeby mnie skrytykować. Ja taki będę sobie, sobie tam bokiem wejdę, no, osiołka wezmę, dobra, żeby nie było, żeby się proroctwo spełniło, ale broń Boże, tam zbyt dużo okrzyków, dobra? No, że trzy osoby nie krzykną, żeby się spełniło, ale nic więcej. Czy tak, Panie Jezus, szedł? Nie. I myślę sobie, że w jakimś sensie, kiedy myślimy o, yy, o tym, kim jesteśmy, bądźmy po prostu. Bądźmy po prostu tym, kim jesteśmy. Bądźmy chrześcijanami, cieszmy się z tego. Nie zniechęcajmy. Czasami kiedyś pamiętam taka rozmowa, była jeszcze w zboże w Toruniu, co robić, jak do mnie moja niewierząca rodzina przychodzi? Iść do kościoła, czy nie iść do kościoła? No i pamiętam, że była długa dyskusja. No, generalnie, moim zdaniem, jest takim, jak jestem chrześcijaninem, to idę do kościoła. No, jak ktoś nie, nie chce iść do kościoła ze mną, no to niech nie idzie, przecież, sam, przecież go nie wyrzucę z domu. To niech sobie siedzi, nie wiem, obejrzy sobie teleranek, czy tam, co dzisiaj jest w telewizji. Generalnie nie ma problemu. Ale ja idę do kościoła. Też u mnie w domu nieraz bywało tak, że jakiś, jakiś niewierzący, czy członkowie rodziny przyjeżdżali, czy, czy, czy znajomi. Ja się modlę przed jedzeniem. No, myślę, że nie... Wiecie, nie, nie robię nic na pokaz. Po prostu zawsze się modlę przed jedzeniem. Więc jak oni przyjeżdżają, to co? No, to się modlę. No, jakoś wytrzymają. Więc... Gdzieś patrząc na to, myślę sobie, że nie powinniśmy się czuć zażenowani, nie powinniśmy się czuć jacyś zawstydzeni. Każdy jest na swojej drodze duchowej: jedni tutaj, inni gdzieś indziej, ale to jest moje miejsce. To jest to, kim ja jestem. Ja jestem wdzięczny Bogu za moje życie, jestem wdzięczny za jedzenie, jestem wdzięczny za różne inne rzeczy. Mam pewien porządek i tyle. Jak ci nie pasuje, nie ma problemu, ale to jest mój porządek, mój dom, i ja się tego trzymam. Także myślę, że nie powinniśmy. Właśnie jakoś się wycofywać z tego, kim jesteśmy. Podsumowując, Pan Jezus przyszedł i Pan Jezus przychodzi i godzi się. Godzi się Go we właściwy sposób przywitać. I życzę nam wszystkim, żebyśmy Go witali. Tak, jak, tak jak się godzi. Żebyśmy Go witali swoim życiem, witali w swoim sercu, witali swoim czasem, witali naszym życiem w taki sposób jaki jest odpowiedni. Niech to nam szczególnie przyświeca w tym wielkim tygodniu. Życzę nam wszystkim, żeby to był dobry czas. Życzę nam, żeby to był czas, kiedy będziemy faktycznie może czytać więcej. Może po prostu ten czas sam w sobie nas skłoni do tego, żebyśmy więcej myśleli o Bogu. A przede wszystkim życzę nam, żebyśmy byli wdzięczni za to wielkie zbawienie, które będziemy szczególnie w tym tygodniu sobie przypominać. I niech Duch Święty nas wzmacnia, zachęca i niech sprawia, żebyśmy, na, że naprawdę te nasze serca będą bardziej otwarte. Naprawdę Ewangelii niech to skłania do nas, do uwielbienia, do bojaźni, do szacunku i, i, do, i do życia dla Niego. Amen. Powstańmy i pomódlmy się.